tutaj na kanale Judas Priest Pain Killer. Kurde, to jest utwór, naprawdę klasyk. Zajmiemy się głównym riffem zwrotkowym tego utworu. Tam jest taki fajny intro na perkusji, napierniczanie. W każdym razie, dobra, jak tu leci samo intro? Strój standardowy. Ważnym czynnikiem jest to, że jest ta nuta pedałowa, nuta napędowa, tak ona się nazywa, nie mylić z jakimiś innymi określeniami, nuta napędowa, pedałowa, czyli... Czyli pusta najgrubsza. Zaczyna się ta zabawa od po prostu siódmego na piątej strunie, siódmy próg. Taki jest ten motyw. Zagram to wolno. Po każdym uderzonym dźwięku na piątej strunie są dwa uderzenia pustej struny najgrubsze. Na najgrubszej 3-0. Końcówka frazy. Bo te riffy, ten jest taki sam, natomiast kończy się albo 3-0, albo 6-8 na najgrubszych dwa razy. To jest tyle i to jest główny riff zwrotkowy i fajnie, szpanerski, bardzo szpanerski motyw, czyli myślę, że to wszystko jasne, wiem, że wypadałoby jakieś tablatury to zamieścić, jednak spróbuj rozkminić to z tego, jak mówię, to też łatwiej się zapamięta, jak trzeba troszeczkę się wysilić, żeby to ogarnąć. W każdym razie nuta pedałowa, nuta napędowa jest zawsze dwa razy po każdym dźwięku. Bardzo fajne, ogarnij to, spróbuj ogarnąć, napisz w komentarzu, czy się udało, będę bardzo wdzięczny za komentarz i do zobaczenia w następnych riffach.